Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Co tym razem się wydarzy? Zobaczymy! Znaczy, co może się wydarzyć? No, to już graliśmy w tą grę kiedyś, także no, wiemy co mniej więcej się wydarzy. Ale powiedzmy, znaczy ja zapomniałem fabuły. Wiem jak można było tutaj tunigować, jakie auta były, co można było z nimi zrobić, ale fabuły nie pamiętam. Wiem, że była jakaś Navaro, jakaś rodzina, z którą się walczyło. W każdym razie jest to wszystko dla mnie teraz trochę takie śmieszne, z racji tego, że już widziałem i grałem dużo w następnego Need for Speed'a. I teraz sobie powracam do tego, który jest dla mnie, no, czymś takim starym, ale nowym. Lecimy dalej. Tak, teraz mamy... Chyba będziemy uczyć influencera driftu, zdaje się. Słuchasz, Tiger, na żywo z Hashmobilu. Jest ze mną mistrz driftu Mac McAllister. Podziel się z nami słówkiem o drifcie. A, no tak, to dość proste. Przy dużej prędkości ostro skręcasz. Tutaj, zobaczcie. Tak, przy dużej prędkości ostro skręcasz. Chyba dodajesz gazu przy ostrym skręcaniu raczej. Przy dużej prędkości ostre skręcanie kończy się raczej power slide'em chyba, nie? Tak. Zobaczcie na jedną rzecz, jak tutaj są strasznie koła schowane. Nie pamiętam, czy w Paybacku można było dawać dystansę do rozstawu kół, ale jeśli nie, to będzie kaszana trochę. No to, nie no, chyba można było to robić, żeby taki spas był z koło z błotnikiem, nie? Raczej nie wyobrażam sobie... No nie, zobaczymy. No ja bym inaczej ten tunik tutaj zrobił. To jest chyba BRZ. Tak, bo Toyota uznała, że do... Co? Misja nieudana? Toyota uznała, że ich marka nie ma mieć nic wspólnego z nielegalnymi wyścigami ulicznymi, więc do Need for Speed'a żadna Toyota nie trafiła. Przynajmniej w tym Need for Speed'zie i w nowym zresztą też się nie pojawiła, nie? Nie pamiętam, kiedy ten statement Toyota wygłosiła, ale tak. Dobra, jak się właściwie robi dobre drifty tutaj, bo ja wcześniej próbowałem zrobić sobie takie gładziutkie, ładniutkie drifciki, a tutaj dobry drift to jest po prostu ręczny, ogromny kąt i niekoniecznie musi to ładnie wyglądać, byleby dużo punktów nabić i wtedy to jest dobry drift. No to mówisz i masz. Jeszcze raz i wiesz, tak po całości. Ale? Nie bardzo. Nasz klient, nasz pan. No dobra. Wiesz co? Zrobimy świetny driftowy tor. No okej, okay, dobra. Jedziemy. Bardzo, bardzo lubię BRZ-kę. Strasznie im się udał ten model, nie? Trzeba przyznać. Toyota razem z Subaru stworzyła piękne, piękne auto. I to jest samochód, który chciałbym mieć jako następny po moim obecnym Crossfire'ze. Autentycznie. Jakoś tak się wciągnąłem w te sportowe auta, takie małe autka, które mają ducha w sobie, oj tak. Chociaż powiem wam, że w Crossfire'ze też się zakochałem, ale o tym opowiem więcej na moim drugim vlogowym kanale. Tak, tam wrzucę niedługo odcinek. No, chyba że oglądacie już rok po premierze tego odcinka, no to już dawno go wrzuciłem. Już pewnie pojawiło się kilkadziesiąt innych odcinków na moim kanale, nie wiem, nie przewiduję przyszłości. Nie mogę się odpędzić. Dobra, grzejemy. I tak, jedziemy na inne miejsce driftowe i musimy dać popalić temu naszemu koleżce influencerowi. Próba driftu. Zaczęły wynik. Okej, spoko. Tak naprawdę driftowanie w tej grze nie jest takie proste. Im dalej w fabułę, tym trudniej się driftuje. Bo trzeba tych punktów bardzo dużo nabijać, nie? Dopiero się rozkręcam, okej? Blisko było bandy. Jakbym dotknął, to lipa. To istne szaleństwo! Nuda! Dobra, wiesz co? Pójdziemy na całość. O nie, kamień! Aaaa! Skończyłem nożnik. A, już mam ten wynik, co trzeba. O kurde, to jeszcze tyle toru mam do przejechania. Ekstra.
Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Hej! Hej, hej, hej! Wow, ale fajne wejście! Robimy zdjęcie? Jo, można robić zdjęcie ekstra! To naprawdę ty? Hej, Mac, kopelarz. To było ciężkie pół roku bez naszej ekipy. Nic mi nie mów. Mac, mam pewną robotę na oku. Wracasz do gry? Wal do mnie jak w dym. A. Tak po prostu? Nudzi ci się, co? Strasznie, stary. Jazz też w to wchodzi? Pracuję nad tym. Hej, Mac, zrobiłeś zdjęcie jak żygam? Pracuj szybciej. O Boże. Fajną koszulkę miał w ogóle ten Mac, taką żółtą z psem na deskorolce. Zwróciliście uwagę? Pewnie nie. Okej. Okay. Ostrożnie. Ostrożnie. Okej, okay, skarb jest otwarty. Jimmy, osłaniaj mnie i stój na czatach. Spójrz tylko na ten łup. Spóźniacie się, nie znoszę czekać. Okej, okay. Teraz będzie akcja jakaś z policją chyba. Albo pościg, coś takiego, nie? A będziemy przestępców trans... Audica, proszę bardzo! Co za awans! Dla jasności, płacicie za dwóch pasażerów. Nieważne, ilu przeżyje. Okej. Czyli ona sugeruje, że będzie ostra jazda. Ujo, ale jest piękna ta Audica. Jo, piurdziu. Ona mi się podoba. Jo. Ale mi brakowało takiej arcade'ówki, wiecie? Cały czas ta Forza, Seto Corsa, Dirt Rally. A tutaj coś takiego, no, niezbyt wymagającego, wjeździał po prostu taki fan z jazdy, nie? Odsuwasz się po 6 miesiącach i od razu czegoś chcesz? Jessia. Tyler, serio, jestem trochę zajęta. Czarne Audi? On jest czarny? Tak wydaje się niebieskie. Okej. Do cholery, Tyler! Mówiłam, że jestem zajęta! Właśnie, Tyler, weź się. Pogadaj. Mac? I zabierz Jimmy'ego do... Jimmy'ego do lekarza. Teraz będziesz sprzedawać plan Tylera? Nie, mamo. Ja bym to odpuścił. On chce się dobrać do Liny. Do Liny jest teraz w familii. Weźcie się ogarnijcie. Co do mnie? Okej, czyli ona nie chce się zdecydować z Taylorem? Przestań jęczeć, prawie... Tyler. Już tutaj? Naprawdę jesteś mistrzynią ucieczki. Za to mi płacicie. Mówcie, że jesteś. Audi Quattro, nawet na 4 koła i drift idealny, nie? Lepiej niż tą BRZ-ką, gościu. Oh my god, dobra, jedziemy do kryjówki. W ogóle ta misja z driftowaniem, tam był influencer i to była taka nawiązanka troszeczkę do youtuberów. Taka prześmiewcza, takie prześmiewcze nawiązanie do youtuberów. Czuję się troszeczkę oburzony, no. Że twórcy tej gry tak naśmiewają się z influencerów, hashtagów i tych innych rzeczy, no. Tak nie może być. Influencerzy są fajni, nie wszyscy, ale no, fajni ogólnie. Uwierzcie mi. Wiecie, jak było z rany. Teraz będzie inaczej. Trzy osoby, może nam się udać. Stara ekipa znowu razem, co? Wracaj tu, Jazz. Zróbmy to wreszcie. Zróbmy to, o. Jazz, ona Jazz. Jest się chyba pisze przez 2S, nie? Tak zachwalałem to Audi, że świetnie się nim driftuje, a teraz proszę bardzo, kurde, poobdzielane. Musimy się tutaj spychać trochę z policjantami. Oni nie dają mi za wygraną, proszę bardzo. Ale się trochę porozbijali. Może jakoś im uciekniemy. Wiecie co, ja taki mam plan, żebyśmy sobie właśnie taką Audicę fajnie stunigowali, ale pod wyścigi tak typowo. Nie wiem czy, bo nie wszystkie samochody takie rodzinne są dostępne pod wyścigi, z tego co pamiętam. Jedne są dostępne pod pościgi, a jedne pod wyścigi. W hicie można było zrobić każdy samochód pod wszystko, nie? A tutaj jakoś to było limitowane. Ty, 7 sekund zostało.
Chciałbym sobie właśnie taki rodzinny samochód zrobić pod jakiś wyścig czy coś. A nie tylko te korwety i korwety. Nie jest... ta? Spotkajmy się. Gdzie jesteś? Jaka obdarta. I wracamy na lotnisko. Jest spotkanko po latach. Wycofałem się właśnie przez takie głupoty. Okay. Najlepsza ekipa zawsze wystawia kierowcę w gonitwie. Więc musimy tylko pokonać wszystkie ligi uliczne w Silver Rock. Mac się zajmie driftem i terenem. Teraz zalać herbatkę. No a co z familią? Kontrolują brudne interesy w mieście. No i to jest zadanie dla ciebie. Będą mieli wypasiony sprzęt. Uruchom swoje kontakty, dowiedz się jaki, a my się tym zajmiemy. Więc wygrać wyścig i liczyć forsę, patrząc jak... Zdrówko. Proste. Sława, bogactwo. Lina Navarro dostaje za swoje. Idioci, pozabijacie się beze mnie. Czyli jednak dołączy. Ha! Raf? Hm? Wiesz, że nie damy rady bez naszej złotej rączki? Nie wciskaj mi kitu. Skoro tak wam zależy, też w to wchodzę. Możecie używać garażu, ale pod kilkoma warunkami. Po pierwsze... Ekipa znowu w komplecie. Litości... Czy któryś z was ma chociaż samochód? Ja postawiłem zakład. Straciłem swój, to długa historia. Serio? Na zapleczu są samochody. Klientów, którzy nie zapłacili. Otaczają mnie i... Kto? Kto jego otacza? W ogóle ten gościu, ten czarnoskóry... Ma wyraz twarzy jakby, no nie wiem, takiej glizdy czy coś takiego. Co tym razem sobie wybrać? Zawsze brałem tą Honda S2000, to jest fantastyczny samochód, uwielbiam. Uwielbiam, Honda S2000 słynie z jednych takich samochodów, z którego silnika udało się chyba... Nie, czekaj, jak to było? Że najwięcej chyba mocy udało się z litra pojemności uzyskać, jakoś tak. No teraz to oczywiście są już nowsze samochody, jest ta Gemera, która pokonała tą Hondę S2000 i jeszcze inne tam samochody są, wiesz, lepsze pod tym względem, ale tutaj jakoś to tak było, że ta Honda uzyskiwała bardzo duży wynik z jednego litra, jeśli chodzi o moc. A my weźmiemy sobie tego gościa. Proszę bardzo, takiego kwadraciaka tym razem sobie wybiorę. Proszę, jaka prezentacja. Czemu nie mogę mieć jego fur? Ej! Do moich fur, ale da radę. Te? Mówiłem, że je tuningujesz. Dobra, doigrałeś się, skopię ci tyły. Okej. Okay. Co powiesz na to, przyspieszenie? Nieźle. Zobaczymy, czy wystarczy do utrzymania prowadzenia. Brzmi jak fałszustka, nie? Ten samochód. Drift. Leci, no proszę. Jako początkowy samochód ciekawy. Taki kwadraciak trochę, no nie? Ale jest obniżony, jest poszerzony. Kurczę, no nie jest źle. Dawaj. Ile wyciągniemy? 200 na godzinę? Serio? Tym gratem? Praca dla Schulera lub pudło. A co się zmieniło? Miał plany, ale przekonałem go, że mam lepsze. No ten i... pojechał na przełaj. Tyler, wiesz, że skończyłem z tamtym życiem. Było fajnie, ale teraz jestem mechanikiem. A, okej. Okay. Wyrolowała nas rano. Trzeba ją powstrzymać. Stary, co ja bym dał, żeby się przekonać, że ten Koenigsegg ma pod maską, ale już z tym skończyłem. Odnalazłem spokój. To bardzo miło. Tak myślę. Odnalazł spokój. No, już wygląda tak trochę podstarzale, nie? Nie pasuje do tej ekipki narwanych... młodzieniaszków, o. Może nie nastolatków, ale młodzieniaszków. Ciu. Ej, ładnie ta gra wygląda, nie? To za nią stoi. Wiesz, że z familią nikt jeszcze nie wygra. Aha. Zawsze jest pierwszy raz. Dokładnie. My porobimy wszystkich. 14 tysięcy dostałem za ten What? Ej, patrzcie na to. Poczujcie to. Zobaczcie, ile ja mam hajsiwa. Mam 1 900 000. Skąd ja mam tyle? Oh my god. Dobra, co wylosowaliśmy? Nitro. Ile ja mam pitos? Dobra, instalujemy, kurde. Ulepszyliśmy trochę furkę. Gdzie żeście się podzieli? Pojechaliśmy do salonu szukać terenowych kółek.
Sam tego nie posiadał. Kumam. Tak jest. Stać cię na to? Pożyczę ci kasę. Nie. Nie trzeba. Kurde, milion. Nie wiem, czy to mi się nie zapisało z jakiejś poprzedniej gry, czy coś? Ile to kosztuje? Dobra. Defender czy Subaru? Co wybieramy? To Land Rover 110. Woo! Nie zmieniają pomysłu od dekad. I bardzo słusznie. Ten samochód przetrzyma chyba wszystko. Ej, fajnie wygląda. Podoba mi się. Mamy do wyboru jeszcze 150 tysięcy. Skąd tyle kasy? Powiedzcie mi, skąd ja mam tyle pieniędzy, nie? Proszę bardzo, Defendera. Nie przejmuj się nią. Nie myślisz. Teraz muszę skopać ci. Zawsze brałem Subaru, bo Subaru mi się ogólnie bardziej z wyglądu podoba. Ale ten Defender, jakoś nie wiem, dojrzałem może do niego teraz? I teraz mi się jakoś bardziej podoba od tego Subaru. Może Subaru mi się przejadło? Nie wiem. Tak się zastanawiam właśnie, czy te samochody offroadowe, takie wiesz, potężne jak ten, czy one faktycznie lepiej się prowadzą na tych takich offroadach, o jak teraz sobie jedziemy, w stosunku do takiego powiedzmy Subaru, który jest niżej zawieszony jednak trochę, nie? Powiem wprost, po naszym rozstaniu nie miałem nic. Łapałem różne puchy, żeby zarobić. Czasem nawet dla familii. Przyjazd do Ameryki to było jedno wielkie ryzyko. Zresztą, jak wiesz, że wygrasz, to żaden hazard. Ty masz swoje interesy. Nie potrzebujesz nas. Dlaczego w to weszło? Ktoś musi pilnować Taylora. Fajnie wygląda ta postać. O, przejdziemy? Fajnie wygląda ta postać w środku, nie? Ale czekaj, jak on trzyma kierownicę? Co jest? Czy wy to widzicie? Poczekaj, nie, muszę zdjęcie zrobić. Ja lubię takich pierdół się czepiać. Tylko poczekaj, bo nie wiem, jak się tutaj z zdjęcia wywoływało. No coś tu kurczę nie gra. Ej, albo twórcy gry po prostu założyli, że my wybierzemy sobie Subaru, nie? Bo tam jest pewnie mniejsza kierownica i ta postać trzyma tak, no, dziwnie. Nie, no dobra, czepiam się, aj, tam taki mały detal, no, to nie jest Forza. 14 tysięcy, jeny. Teraz będę musiał chyba jakieś auto wyczynowe kupić, zgadza się? Co teraz wylosowaliśmy? Hazardzik, kurde, niedobry hazardzik. Dobra. Nie chcę wysłać do garażu, chcę wysłać do... Czemu? Kazali mi wysłać do garażu. Okej, okay, co teraz? Przyznaję, nie myślałam, że ci się uda. A? Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Dokładnie. Dziękuję, ale ja wolę jednak zostać na drogach. Spoko. No i mamy furkę i teraz co? Możemy ją stuningować? Hera, co tam? Ładna fura ma. Zaraz będę. Czekaj, tutaj mamy takie hangary. Ach, kurczę, wszystko pozarastane. Tutaj będzie ciężko driftować. Ale ten samochód driftuje. To jest, słuchaj, ten samochód nie miałby prawa driftować w realnych warunkach, wiadomo, no. To jest fura offroadowa, ona nie ma aż tak dużo mocy, żeby latać bokiem, a poza tym jest ciężka i ma ogromną trakcję, ma szerokie kapcie, jest to offroadowy master i on jest do tego stworzony. Wiecie, co mi się podoba? Że nie mamy tej tylnej paki zakrytej, że mamy takiego, wiesz, pick-upa, o, to mi chodziło. Tak, okazało się, że mam wersję deluxe tej gry i oprócz Defendera mam jeszcze Nissana 350Z, mam Golfinę, mam tego wariata, mam to jeszcze i coś innego? Nie, czekaj, może mam jeszcze jakieś, bo tutaj był jakiś taki garaż, magazyn czy coś takiego. Witaj. Tutaj przekonany, okej. W każdej chwili możesz po nie wrócić. Czekaj, to jest na wyścig. Na drift nie mam nic, na drag nie mam nic, na teren nie mam nic. Na ucieczkę mam to. Okej, okay. No jest ulepszone jakoś, chyba nie. I na speedcross mamy, nic nie mamy. Ale mamy to. I to jest fajne. 319 punktów. Wow. Weźmy go. To jest samochód wyścigowy. I co, możemy, wybierz samochód, tak. I on jest już mocno porobiony. Tutaj coś możemy w nim zmienić? Nic.
Zobaczcie, on chyba nawet nie można go ulepszyć, nie? Modyfikacja osiągu? A nie, można. Można tutaj osiągi, tylko no niestety wyglądu chyba się nie da zmienić. Poczekaj. Co? Aha, ja to sobie chyba mogę kupić, tak? Czy... Zainstalowałem... Wow, czekaj. A tu? Nie, czekaj, czekaj. Te rzeczy mogę sobie instalować. Tutaj kolor nitra mogę sobie zmienić. Czerwone, dawaj czerwone. Dym spod opon, proszę bardzo. Pomarańczowy. Neony możemy sobie dać. Pulsujące jakieś. Ja mam do wszystkich dostęp? To chyba nie są wszystkie, że wszystkie, nie? Będziemy mieli czerwony, no dodajmy czerwony ten. Klakson. Wycie syreny policyjnej. Morskie opowieści. Okej, dajmy coś takiego. No i good. Iście undergroundowy styl. No dobra, wyjedźmy sobie tym. Fajnie, kurde, ty jest... masz, Raf? Tutaj na pustyni znam dwie ligi, godne twojej uwagi. Pierwsza to liga wyścigowa o nazwie Cmentarna Załoga, którą kieruje La Katrina. Banda dzieciaków z obsesją śmierci i skłonnością do dramatyzmu. Mac, druga liga jest dla ciebie. Liga 73, terenowa ekipa, na której czele stoi jakiś typek o imieniu Udo. Ostatnio Udo! Wokół lotniska i rozwalać moje prototypy. To kto pierwszy? Jedziemy po Udo, no. Chciałbyś mieć na imię Udo? O mój god. A uczcić premierę wielokolorowej ilumnicy i podwozia? Przynajmniej w nagrodę dla tych kosmetycznych, zajrzeć do niego. Okej. I zobaczcie, to jest fajne w tym Need for Speedzie, że neony włączają nam się tylko w nocy. To jest takie dosyć oczywiste, a z drugiej strony nie do końca, no bo to jest w końcu gra arcade'owa, nie? A mamy tu nawet na 4... O, ale ten samochód ciśnie. Dobra, idziemy najpierw po te wyścigi... po te wyścigi... O, czekaj, tu mamy fotoradar. Jedna gwiazdka, to ile trzeba? Ile trzeba na 3? Dobra, hopę. Poszedł! 3 gwiazdory, pięknie. Tutaj mamy fotoradar. Pyk. I tu mamy sklep z częściami. Warsztat tak zwany. Tu możemy sobie kupować różne rzeczy. Czekaj, jak się z niego korzystało? O, mam. Witaj w warsztacie. Możesz tu kupić nowe karty Speed lub wymienić żetony części na szansę, by zdobyć doskonałe ulepszenie. Pakiet doganiania możemy sobie kupić. Teraz mam go zablokowanego, dlatego że mam jeszcze za niski poziom w grze, no nie? I postęp w fabule. Ale tak, można sobie później ten pakiet doganiania kupić. Jeśli kupujemy sobie nowy samochód, no to nie musimy jakby kupować tych części, losować ich tutaj, robić jakieś wymiany i tak dalej, tylko wystarczy kupić ten pakiet doganiania i już ten samochód mamy na jakimś tam odpowiednim poziomie. Tutaj z tymi częściami to wiemy jak jest, trzeba losować odpowiednie części, żeby coś tam dostać i... What? Zobaczcie, ja mam 582 te karty. Kosmos. Okej, zdobyliśmy sobie to i to mi trochę ulepszy furkę. Znaczy ja nie chcę teraz sobie tych kart wykorzystywać, tylko wykorzystamy je sobie później. Tunik na trasie, czekaj, co tu możemy jeszcze zrobić? Kontrola stabilności, okej, czekaj, jak to było? Siła docisku, możemy sobie... Kontrola stabilizacji, możemy włączyć lub wyłączyć. A wyłączymy, zobaczymy. Siła docisku i tutaj mamy, zobaczcie, zmniejsza nam się prędkość. Na 1/4 mili nam się też zmniejsza lub zwiększa. No i czułość kierownicy możemy dać wysoką lub niską. W zależności od tego jak chcemy jeździć. Dobra, i teraz jeszcze jedna rzecz. Zainstalowaliśmy sobie tutaj Air Ride, czyli poduchy. I teraz jak się zatrzymamy, Czekaj, powinien siąść. Siądzie czy nie siądzie? Czy tutaj trzeba było coś cisnąć? Nie pamiętam już. A ja powinien siąść. Chociaż poduchy mu dałem. Chyba, że w tym samochodzie nie działa to. I zdjęcia można robić. Dobra, nie wiem, jakoś nie pamiętam jak to się włączało. Kurde, już na starcie taką furę mieć. Ja myślałem, że będę musiał tym kwadraciakiem jeździć przez jakiś dłuższy czas.
Tu widzę, że to od razu. No jak się kupuje te lepsze wersje, to tak jest, nie? Tak, mamy speedcrossowe testy. Tutaj już... w momencie, kiedy ja teraz... Ojej, nie przejechałem przez tą... O, szkoda. W momencie, kiedy ja teraz sobie gram, no to już wiadomo, ta gra jest ukończona. Już w ogóle powstał nowy Need for Speed. Ten nowy Need for Speed też został ukończony. W każdym razie tutaj mamy dostęp do całego tego kontentu, który został dodany na przestrzeni miesięcy od premiery gry. I na przykład na początku nie było speedcrossu, a teraz już tutaj możemy sobie od razu brać udział w tych zawodach, nie? I jeszcze mamy właśnie ten pakiet prędkości tuningowej, który możemy sobie od razu załadować do naszego samochodu. Nie musimy jakby losować tych części, to było takie uciążliwe i gracze się na to skarżyli, więc twórcy gry to po prostu dodali, co jest bardzo fajne. Okej, startujemy sobie, pojedziemy sobie tym Skyline'em, jeden wyścig, zobaczymy jak mi pójdzie. Gdy pędzisz trasą ponad 150 na godzinę, każda decyzja to sprawa życia i śmierci. Ojej. Jestem La Katrina, a to jest... cmentarna załoga. Zmiażdżymy ich tym Skyline'em. Tylko czy to oni jeździli po offroadach, czy jeździli też po szosie, czy tylko po szosie? To ty chcesz dołączyć do zawodów o północy? Yep. Dołączyć, wygrać, coś takiego. Jestem Tyler Morgan. Morgan, ta? Nie słyszałam o tobie. Postaraj się nadążyć! Spróbuję was pokonać. Okej. Okay. Chyba wiem jak się włączało te poduchy, trzeba było przytrzymać gałkę. Dobra, akceptujemy, myślę, że teraz ich pokonamy. Później będzie ciężko. Let's go! Trzeba przyznać, że w tym NFS-ie są bardzo fajne dźwięki samochodów. Ale powiem wam, że w nowym Need for Speedzie, w Need for Speedzie Hicie są tak dobre te dźwięki, że moim zdaniem są lepsze niż w Forza Horizon 4 i zresztą wydaje mi się, że to są najlepsze dźwięki samochodów we wszystkich grach, w jakie grałem z tych wyścigowych, nie? Oczywiście tamta gra też ma swoich dużo minusów i tak dalej, ale generalnie naprawdę wielki, wielki plus za to. Wiecie co? Ja tutaj mam naprawdę koksiarski samochód. Zobaczcie jaka jest różnica w porównaniu do tych samochodów, z którymi teraz mamy do czynienia. Więc ja proponuję wrócić sobie do tych moich zwykłych autek, a te autka premium wykorzystywać wtedy, kiedy naprawdę będzie ciężko mi coś ograć. Zobaczcie jak ten Skyline dopiernicza teraz. Nie, to taka trochę za duża ta przewaga jak dla mnie. Tu się kurde nic nie dzieje, nie ma żadnego starcia, tamci zostali daleko, daleko z tyłu. I pych, wygrana no, zbyt łatwo. Cyk. I wygrana, dostajemy no, 5000, nie jest źle, nie jest źle. Ale mając prawie 2 miliony na koncie, no ej, czekaj, 20 000 dostałem. A, to nie wiem co to, za co to było to 5000. Chyba za zakład. O, bo tam taki mieliśmy zakład, nie? A, okej, teraz zmniejsza nam się, zobaczcie, zmniejsza nam się moc silnika, ale czas lotu, coś tam, wymieniamy sobie to na karty, na jeden żeton, tą część. Tutaj mieliśmy takie różne karty, żetony i tak dalej, trzeba było się z tym bawić, nie? No jednym się to podobało, innym nie, ale chyba większość było tych głosów, które uważały, że to jest bardzo słabe. Jednak coś słyszałam. Zobaczyli się parę miesięcy temu. Dobra, jedziemy na stację benzynową, naprawiamy furkę i robimy tak. Zatrzymujemy się i zobaczcie. I teraz podtrzymam dłużej gałkę. Siadaj, 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 siadaj. Powiedz, że to tak się robiło. To się jakoś to... Czy dwie gałki na raz? Nie. Jak to się robiło? Jak to się robiło, żeby usiadł mi? Nie tak, nie tak. Chyba, że tego się nie da. Ale czekaj, na cutscence widziałem, że on trochę tak siedział na tych kołach, nie? Tak opadł. Nie wiem, nie pamiętam jak się to robi. Jeśli wy wiecie, to piszcie w komentarzach. A ja wam, moi drodzy, bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was na kolejne odcinki z powrotu do Need for Speed Payback. Trzymajcie się ciepło. Hejas!